Serwus, serwus, szacuneczek. Witam serdecznie Państwa. Mam nadzieję, że nie zanudzę. Będę bardzo starał się streścić, albowiem 45 minut to nie jest specjalnie wiele. Czasami będę mówił po polsku, czasami nie po polsku, ale może sobie jakoś z tym poradzimy. Mam przyjemność być prezesem Stowarzyszenia Gwara Warszawska i od lat pracować tu w Warszawie z dziećmi, z dorosłymi, z psami, kotami, i z innymi też, jak i owszem. No i dzisiaj sobie pogadamy. Będzie zabawa warsztatowa, w związku z czym liczę na jakże zaciekłą rywalizację, albowiem nagrody dla Państwa są gotowe. Na koniec, jak Państwo wychodzić będziecie z przybytku wszelakiego, tutaj się znajdą dla Was jeszcze dodatkowe atrakcje, przepinki, być może jakie plakietki znajdę, to wyrzucę. Proszę się częstować i niczym nie przejmować. No więc zacznijmy o tej gwarze. Ale zanim o gwarze. Zauważyłem, że dzisiaj, że zacne niewiasty bardzo się mysiamy różnymi bawią. No i ludzie zastanawiają się w ogóle, co to ta gwara. Mój przyjaciel Przemek Śmiech uczynił książkę, mowa z Grochowa. Zbiera teraz na drugą, ale spokojnie damy radę. Natomiast chciałem wam przeczytać fragment tego, bo to jest doskonale powiedziane, czym jest ta właśnie gwara warsiaska. Szłem sobie z Karyszakiem w celu zachowania zaobcowania z naturą, taką jak roślinność iglasta, roślinność liściasta, roślinność krzeczasta, wywiórki, dzięcioły, sikorki i temuż podobnie, gdy nagle ujrzałem oczami pana Ambrożego, mego dozgonnego sąsiada. Pan Ambroży zasiadł na ławce i pogrążył się w lekturze. Łączę wyrazy, panie Ambroży, dlaczego zużywasz pan czas, czyli pieniądz, na książki, zezwalając, aby życie przepływało panu pomiędzy palcami. Ależ owszem, czemu nie? No, dyk był zacny. Sąsiedzie czcigodny, nic mnie nie przepływa, ale zapoznają się z mową ojczystą. A w jaki deseń? A w taki, że ta książka porusza nasz język. Panie Ambroży, przepraszam za pardon, nie zawijaj pan w bawełnę, tylko powiedz pan, o co się rozchodzi. Czy to duża książka w pana spracowanych dłoniach? To duża książka, to mała książka o gwarze. A o czym? Ależ z pana amnezji, jak pragnę zdrowia, jak pan mówisz, to czym się pan posługujesz? Ja się wyrażam doustnie. Natomiast małżonka moja lubi wzmocnić przekaż patelnią, chochlą lub inną akcesorią. Ja się nie pytam o panią pańską fisharmonię małżeńską, tylko o wyrazy, których masz pan zaszczyt używać w życiu osobistym i zawodowym. W zawodowym używam normalnych, w osobistym przeważnie składam wyrazy ubolewania. Ale jak te wyrazy weźmiesz pan pardon do kupy, to co to jest? No to jest wymowa, panie Ambroś. Jaka wymowa? No jaka? Bo ja wiem, wymowna wymowa. Tu pan Ambroży zaczął już dawać odznaki pewnej niestety nerwowości. Sąsiedzie złociutki, a z mordy co się panu wydobywa? Huch, panie Ambroż. Zdarza się, że monopolowy, ale tylko wskutek uroczystości rodzinnych, religijnych oraz państwowych. Panie, weź się pan w garść, bo nie wytrzymie i fizycznie znieważy. Chociaż pan rodzony sąsiad jesteś. Jakim pan językiem mówisz, panie Ambroży? No jakim? Polskim. Kto ja jestem? Polak mały. Czy to jest jednakowóż powód naruszania godności i potrącenia w strunę? Panie, jak tu się nie denerwować? Jak pan gadasz, jak mroczne średniowierze. Pan mówisz gwarą, KPW? No gwarą? Otóż, z tym, że dziatwę i inne pędraki, zamiast się formalnie, elegancko wyrażać, to mowę trawę z telewizora zasuwają. Poskika jeden z drugim po kanalizacji, a potem na przykład zamiast klawo, to jakieś kul zaznacza. Panie Ambroży, to jak ja z panem rozmówki krzyżowałem, to to była gwara? Wiadoma rzecz. A jak mnie cudo moje sztorcowało na perłowo, na okoliczność nadużycia, to też gwara? Musowo. O rany boskie, panie Ambroży, to ja ponad 40 lat mam zaszczyt gwarą się posługiwać i nie zdaję sobie z tego sprawozdania. Więc tym, że właśnie jest gwara,
I o tym, że dzisiaj sobie z Państwem zechcę pogadać, ponawijać. No dobrze. Czy ktoś z Państwa winszuje, skąd się wzięła? Może ktoś wie? Nie wie. No dobra. Ale ja nie stawiam ocen, dajcie spokój. Słuchajcie, no wzięła się stąd, mianowicie do naszej klawej stolicy, Syreniego Grodu, jakiś czas temu, nawet 200 lat temu, zaczęli przyjeżdżać ludzie. A po co oni zaczęli przyjeżdżać? Ano po to, co by znaleźć jakiś rychtunek, znaczy pracy. No i oni sobie szukali tej pracy, zresztą do dzisiaj tak jest, że człowiek przyjeżdża do Warszawy i tej pracy szuka. Czasem znajdzie, czasem nie, czasem sobie zmieni, jak mu nie pasuje. No ale no właśnie po to się przyjeżdżało. Małe lemoniady, cwaniaki, różnego rodzaju chamy ze wsi, prostaki i innego rodzaju ludzie przyjeżdżali do nas, żeby nie było, że cham to coś złego albo prostak, bo nie może. Jak pan Michał Radziwiłł na naszej Pradze Słodkiej zakładał kościół i no, po śmierci żona jego, ale jak on jeździł po swych włościach, on mówił dzień dobry chamie, on broń Boże wcale nie próbował nikogo obrazić, on mówił wprost i normalnie do człowieka. No słuchajcie, jak przyjeżdżał chłop ze wsi, to był cham. Zresztą zaraz znajdziecie odzwierciedlenie w samej gwarze i tutaj o niczym innym nie ma mowy. A mówiąc o tym, właśnie, tam padło, że tam warszawiaki flancowane, jakieś tam... Jak ktoś przyjeżdża do Warszawy, to kto to jest? A nie rodził się w Warszawie. Słoik. Ale kiedy jest słoik? Jak długo jest słoik? Proszę? Mojaś ty! Sej, git malina jesteś, bo ubiłaś mnie tym. Słuchajcie, nie ma znaczenia ile. Ja przyjechałem spod 300. Gość, który napisał tę książkę, mieszkał, to mój rodak, że tak mam, on z Elbląga, z Braniewa, więc mieszkamy jeszcze dalej, ale już nie jesteśmy słoiki. Słuchajcie, to taki gość, który przyjeżdża do Warszawy i on sobie tak tutaj pomieszkuje, tutaj sobie zarabia, ale wszystko, co ma wnet do domu. On sobie tak wie, że przyjechał na rok, na dwa, tu sobie coś porobi, podatki też tam płaci, nie? No to jest słoik. Słoik, mam tu tylko tak tymczasem, a potem do domku. Natomiast jak już przyjedziecie do tej Warszawy i zaczniecie tu pracować, i zaczniecie tu coś robić, i zaczniecie tutaj żyć, i tu chłopa znajdziecie, facetkę, czy faceta, czy kogokolwiek, broń Boże. Lub, bardzo proszę, to wy tu już jesteście, kochani, warszawiaki flancowane. A nie daj Boże, ktoś się z was tu urodzi. I przez całe życie nie wjedzie na PKN-a. Znaczy Pekina. No to już jest warszawiak leguralny i o takich nie rozmawiamy, bo ci są najfajniejsi. Jak przyjechałem tu do Warszawy, zacząłem z leguralnymi gadać. Niektórzy w życiu na Pekinie nie byli, w życiu nie byli, nie wiem, w różnych miejscach typu łazienki, bo oni sobie mieszkają u siebie i w ogóle tam nic innego nie ma. Także warto być tym flancowanym, bo flancowani przyjeżdżają, rucha trochę robią w tej Warszawce. No i właśnie po to przyjechali ludzie. Ludzie przyjechali do Warszawy za pracą, za robotą. Rozwijający się Targówek, rozwijająca się Praga, rozwijająca się wola Patola dzisiaj, tak? To są wszystko dzielnice, w których ludzie szukali roboty i rzeczywiście tą robotę znajdowali. Sprzyjało temu parę rzeczy. Przede wszystkim sprzyjało temu, że ukaz carski, który na przykład był na Pradze, że do 1905, właściwie 8 nie wolno było budować z cegły, nie dotyczył zabudowań fabrycznych. Można było z cegły budować fabryki. Pozostałe domy musiały być drewniane i to tylko dwukondygnacyjne. W dodatku na rozkaz dowódcy garnizonu, czyli cytaderii, trzeba było chałupy rozkładać i wynosić. Więc ludzie jak przyjeżdżali, to z chęcią do tych fabryk przyjeżdżali, budowali sobie jakieś drewniane domy byle co, mieszkali w tych domach, no ale wiadomo, jak człowiek cały tydzień pracuje, to mu ciężko, nie? A wtedy się pracowało, wiecie, 12 godzin, 13 godzin, te fabryki były różne. Pracowało się zresztą od 8 roku życia, więc też było ciekawie. No ale przychodziła niedziela. I co w takiej niedzielę człowiek musiał zrobić? No tam pić. Ten od razu o alkoholu. Ja nie wiem, czy my tutaj w takiej leguralnej imprezie o alkoholu będziemy mówić. Bawić się zacnie. Dokładnie tak. No więc się jechało, kochani. Jechało się tam, gdzie takie zabawy byli. Na Pradze, w Parku Praskim dzisiaj,
byście znaleźli, już nic nie znajdziecie, ale wtedy znaleźlibyście budę do potańcówki, wioskę Murzynów, znaleźlibyście w okresie już międzywojennym wieżę spadochronową i parę innych fajnych rzeczy, a najfajniejszą rzeczą była taka drewniana super zjeżdżalnia, tyrolka, taka jak w Euro Disneylandzie jest, nie, Indiana Jones, tylko tam jest stalowa, u nas była drewniana. Więc to wszystko byście znaleźli na Pradze. Na Bielany? No wiadomo, karuzela. Wszystkie też państwo bardzo często w niedzielę rano stali na przystani, pakowali się na wózek i do Młocin parostatkiem, bajką albo innym w długi rejs, a tam już się działo. Na samym, jak opowiadają różni ludzie, którzy znają sytuację, mówią, że już na statku szedł pierwszy kieliszeczek, było też piwo beczkowane, więc panowie, co tam pięknie ubrani, wiecie, ancuk, brasze, tuk mucha, wszystko pięknie, kamizele pozapynane. Natomiast no, po wyjściu już ze statku, tak lekko rozluźnione, te panie też kiece już lekko rozsznurowane. Po trzech kolejnych godzinach na Młocinach wszystkie towarzystwo już latało całkiem nieźle roznegliżowane, krzaki i inne rzeczy też skryte, więc działo się, kochani, bardzo się działo. Młociny zobowiązują, dokładnie, tak? W związku z czym, moi drodzy, no tak się działo, tak? I ci ludzie, którzy przyjeżdżali, właśnie chcieli dorównać tym leguralnym warszawiakom. Oni szli na ulicę, szli na Marszałkowskie, szli na Jerozolimskie i tam spotykali takich klasycznych warszawiaków. Melonik, marynara, ancuk, tak, krawatto, jakieś tam sztylpy, inne rzeczy. No oni chcieli być tacy jak oni. Piękni, fajni, wymawiający, jakieś dziwne wyrazy, nie wiadomo po co, na co i dlaczego. No więc stąd się wzięły te wszystkie elementy, które my dziś określamy jako elementy warsiackie. A jakie one są, to ja wam zaraz opowiem. Ale najpierw po pierwszemu, jak się witamy po warsiasku? Ciao, servus, halo! Servus, no życie jasne, zapomniałem powiedzieć, ręka do góry. Więc słyszałem tak, pan był pierwszy tutaj też głośno mówił, a to brodacie, dlatego tak mają, że głośno mówią. No jeszcze córa Syreniego Grodu też dała czadu. Dobra, więc rzeczywiście, ciao, servus i hallo, jak najbardziej servus. I servus właściwie mówiło się do każdego. Dzieci mówiły do kolegów servus, do taty, do bliskich, dorośli mówili do siebie servus. A wiadomo, że szefowi w fabryce czy brygadziście się raczej servus nie powiedziało, ale jemu się w ogóle nic nie mówiło. Czapkę zdjęło, szło się dalej, tam brygadziście, uszanowanie. No dobrze. To powiedzieliśmy sobie, co to takiego, no to już sobie mijam, ale od kiedy właściwie mówimy o gwarze jako gwarze? Ano mówimy sobie mniej więcej od końca XIX wieku, kiedy w gazetach, zwłaszcza w Szpilkach i w tym podobnych, pojawiały się pierwsze opisy elementów gwary. One były głównie związane z stójkowymi policjami i tymi wszystkimi doleniarzami, co to w sądach się dzieli. Pierwszy artykuł, w którym użyto gwary, to był w ogóle artykuł właśnie 1872 rok i tam wspomniano, zacytowano dosłownie zeznania biednych, schwytanych doleniarzy. No i tutaj taki obrazeczek, a co to za moda? Hej, ty Andrusie, nieznane obiboku, pijaczyno jakiś. Jak tobie tam, leziący doleniarzu, tu leżeć nie można. To ja ciebie proszę, drugi rok się zawsze kładę. Mega i basta. No więc gość poprosił pana doleniarza, znaczy ten pan to taki, trudno powiedzieć kto, to raczej też drugi taki podobny. On mówi, że ten ty taki doliniarzu od doliny, bo to dolina, doliniarz to ten, co w dolinę zaglądał, że ty się przewróć na drugi bok albo idź sobie stąd, no bo to moja miejscowa i w ogóle do widzenia. No ale to nudne, nie? Stoi dwóch takich, dzisiaj byście powiedzieli, żuli. To lepsze jest to. Wieczorem. Wracamy do domu i facetka, znaczy pani. Odczep się pan bardzo, proszę, mówiłam już panu, że jestem mężatką. Facet, to nic nie szkodzi, ja także jestem żonaty. To jako żarcik był właśnie również w Szpilkach, to jest koniec XIX wieku, ale wtedy pojawił się pierwszy, zaczęły się pojawiać takie pierwsze określenia, które już dzisiaj znamy. Facet, facetka, nie? My się mówią, o ten facet, o tam facetka. No, w sumie niby nie fajnie, w sumie niby nie miło, a fajnie to też jest ciekawy wyraz, ale tak naprawdę są to określenia, które się pojawiły bardzo wcześnie. Ludzie przyjeżdżając z prowincji wymieniali się między sobą. Ale co w tej jeszcze gwarze było? No to dalej. No dobrze,
Jak się dzisiaj chodzi po dzielnicach, to wiadomo, że nie wszędzie tak samo brzmi. Brzmi różnie, a wywodzi się, bierze się to stąd, że na przykład na Pradze głównie jakieś druty makarony robili, no to tam jeździli ludzie związani z ziemią, ewentualnie jacyś ze wschodu, tam gdzie były kopalnie żelaza, tam gdzie były huty, tam gdzie coś robiono takiego metalowego. Na Woli były innego rodzaju użytki, więc tam również bardziej z Łodzi, żydowszczyzna i tak dalej. I to spowodowało, a Starówka w ogóle, dzielnica prostytutek, dzielnica starych chamów i w ogóle, okres międzywojenny, kochani, na Starówkę się nie wchodziło po 20. Jak ktoś chciał wleźć na Starówkę, to musiał mieć naprawdę bardzo poważny interes, a najczęściej było tak, że jak tylko zmierzchało, do widzenia, ruch ustępował. To nie tak, jak dzisiaj idziemy na Starówkę, dama, podrączki, szpila, nie, kawka, te sprawy. No nie, kochani. Od miejsca, gdzie ksiądz Skarga zezdawał i tam z domu nałożnic króla z okna mówił: „E, ludu, przestańcie takie rzeczy robić”, a właściwie w głąb, aż do Syrenki, gdzie dzisiaj Syrenka, wcześniej Targ, to tam już nikt po zmierzchu nie zachodził, a na Krzywym Kole już, broń Boże, to Bazyliszek, o, Bazyliszka się nikt nie bał. Na Starówce mówiło się na dorożki Jedrynda, na Fatra, na ojca Fatrowski albo Fater, a twarz to była Moździerz. A wy znacie inne określenia? Bo jak cię, panie, w Moździerz przydzwonię... A to żony pewnie dla tych. To tak jak siedzimy, czasami zastanawiamy się, z czego to pochodzi, oprócz tego, że oczywiście bardzo wiele znaczeń zagranicznych, to ten Moździerz tak nam się zastanawiał, no właśnie, pewnie żona jaka chwyciła, rzuciła i tak Moździerz się narodził. A inne twarze znacie? Określenia twarzy? Słyszeliście? Facjata, dobrze. Facjata to już taka praska. O, bardzo pięknie. Oczywiście, że tak. I do dziś funkcjonuje. I do dziś funkcjonuje. A przepraszam, bo jeszcze miałem wam was pomęczyć z tą... cofnij się. Ty, no bądź tak miły i się cofnij. No tak, ach, bo to w ten sposób, dobra. Mamy na Powiślu Hampton, przybysz z prowincji, ale właśnie Powiśle było bardzo charakterystyczne. Tam kupa ludzi przyjeżdżała z południa Warszawy i to byli ludzie z wiosek. To byli ludzie z Powsina, z tych okolic, gdzie tam jeszcze wtedy folwarki i tak dalej. I za chwileczkę zobaczycie takie zdjęcie. Będzie chłop, ja was poproszę, żebyście go wskazali. Będzie prosty cham, który przyjechał do Warszawy, który jeszcze na płaszczu ma pas zrobiony ze słomy. Bo się takie robiło, wiecie, przyjeżdżali tacy ludzie, nie? Tu słoma, tam słoma. Zawracać głowę, zawracać kapustę, ferajna, towarzystwo, granda, zabawa, lemoniada, małolat. I z tą lemoniadą też trzeba uważać, bo lemoniady to tak na Woli się mówiło. I mówiło się na maluchów. Ale nie daj Boże, naprawdę nie daj Boże, ktoś powiedział dorosłemu: Ty lemoniada jesteś w brody, nie widać, że jeszcze alkoholu nie spróbowałeś, nie? A ten zaraz by mnie tutaj przyszedł. I 17 plac Halera poszłoby na noże. A przepraszam za pardon. Jak ktoś chciał przeprosić, powiedzieć, że tak, no przepraszam, ale nie przepraszam, to właśnie było przepraszam za pardon. Mało na tą lemoniadę trzeba było uważać, nie wolno było dorosłym powiedzieć ty lemoniado, nie? Za to dostawało się w pysk. Ale dziecku można było powiedzieć, dzieci się nie obrażały. Zresztą dzieci wtedy wiele nie miały do powiedzenia. Olbrzymi wpływ na gwarę miały oczywiście te trzy języki. Dlaczego tłumaczyć specjalnie nie trzeba? Rosyjski, no byliśmy pod zaborem. Niemiecki, no wiadomo, po 15 roku sporo Niemców, ale przede wszystkim wpływ kupców niemieckich, którzy mieli bardzo duże generalnie wpływy w Warszawie. No i oczywiście jidysz. Przykład Pragi, 39 rok, 60 mieszkańców Pragi to Żydzi. W Warszawie około 40 w 39 roku. Więc trzeba mieć świadomość tego, że to było całkiem sporo ludzi, którzy się na co dzień spotykali. No dobra, i gdzie widać chama? Słuchajcie, pazy słomy, ciapa fucianka. Przyjechał Han z prowincji do Warszawy, nie? Więc to są te trzy kultury, które się spotykały w tych wszystkich miejscach. W kapeluszach, takich pięknych melonikach najczęściej niemieccy kupcy. Żydzi oczywiście w hałesach, widać przepięknie grube futrzane czapy. No i chamstwo przyjeżdżało i oni wszyscy się spotykali w jednym miejscu, jakoś się dogadać musieli. No to teraz się pobawmy. Co tam, żeby nie było wam za nudno. Z rosyjskiego. Co to jest ustrojstwo?
Dajcie mi szansę. Rączka tak, chociaż paluszek tak nieśmiało, będę wiedział. Mów, chłopie. No dobrze, bardzo dobrze. Rodak warsiacki z ciebie. Jak najbardziej. Ustrojstwo to będzie urządzenie. Urządzenie, o którym najczęściej nie wiemy, co to, do czego jest, co służy, po co jest. Więc tak jest. Kajet. Mów, piękna. No, galant lalunia jesteś. To dla ciebie jak najbardziej. Nieważne jaka, ważne, że galant. Chwatit. Mów. No pewnie, że tak. Słuchaj, kochana, to dla ciebie. Mieszka, nie przyznawaj się. Wiek wyjdzie i weź. Przestań. Ja też się uczyłem rosyjskiego. Mieszkać. Piękny język, 21 lat. Kto by pomyślał? A piać. Pięknie. Córa Syreniego Grodu, bardzo proszę. No nie wiem, czego oni się śmieją, prawdę mówię, oni tutaj. No to pojedźmy sobie niemieckim. Pewnie tutaj zaraz wszystkie rączki pójdą w górę. Fest. Mów, kochana. Mów. Mocno, super, dobrze. Dobrze. No to dla ciebie oczywiście. Gitmana, biegnę, biegnę. Proszę uprzejmie. No a Ancuk, mów. Masz już nagrodę, daj szansę innym. Mów, kochany. No pewnie. Wy tutaj jak jesteście, jak patrzyłem, czego wy się tak uczyliście, to do kogo ta mowa, chłopie? To wy tutaj bez garniturów nie pracujecie. Ja to... Och, zakładam jak muszę. Frajer. Ale może ktoś mnie wytłumaczy. Mów, kochana. Naiwnie, ktoś taki prosty, rzeczywiście. To jest ktoś nowicjusz. Słuchajcie, to nawet nie zawsze oni obrażali w tym frajerem. Ktoś przychodził do pracy pierwszy dzień. To nie był swój człowiek, to był frajer. No przyjedź frajer do roboty, nie? I dopóki on sobie nie zarobił... I dopóki on sobie nie zarobił na siacuneczek, no to nie był swój. Najpierw był frajer. A Winkiel? O, patrz, jest! Rodaku warsiacki. Dobra, piersi był niezły, wyszczelił. Ale bardzo dobrze, o to chodzi. No to Wichajster. Masz już nagrodę, przestań, daj chłopu tam z tyłu, mów. Pięknie. Syn ulicy. Klasyczny. Dajcie synowej ulicy. Aż myślałem, że dam dziewczynom, ci podadzą, będą ślady. Nie, nie dał się wkręcić. No dobrze. Oczywiście, z niemieckiego Wichajster, jak on się nazywa, co to jest, w ogóle nie wiem, o co kaman, tak? Bo my na Podlasiu Wichajster nazywamy jakieś takie przełączniki. Świetnie. Dings, no właśnie, w reklamie Ikei czy czegoś tam wykorzystali. Dokładnie tak, tylko... To było coś, wiesz, no prości ludzie przyjeżdżali, no trzymam się tego chama, bo oni są fajni. Przyjeżdża cham, wsadzany jest do fabryki. Jemu gość mówi, panie, tu to przeciśnij, to naciśnij, to wsadź. Ale co to taki? No ten Wichajster, dynks, coś tam, nie? On to robił, no ale Wichajster został. I Wichajster jest właśnie takim, taką naleciałością po niemiecku. No to może jeszcze jidysz. Kochamy hebrajski, ale prosty wam wybrałem, naprawdę. Chałeczka. Pięknie, dziewczyna, ale macie nagrodę. Dajcie szansę innym. Jeśli nie, bo patrzcie, tam taka ładna dziewczyna siedzi, tam druga taka ładna. Przystojni panowie. A jak nie wiedzą? Wiedzą, tylko się wstydzą. Już na kolana siadał nie będę, żeby obudzić. Cymes. Coś jest cymes. Daj szansę, mów. Nie masz? O, kochany, przecież po znajomości zaczepiłeś mnie na korytarzu. Mów. Coś dobrego, coś fajnego. Masz, chłopie. Czekajcie, no tamtemu dam, bo chłopak się bardzo nastroszył, a dobry gość zaczepił mnie, był miły, trzymaj. Dobrze, ale wiadomo, że jak ktoś nie zdąży odpowiedzieć, to czeka, więc spoko, naprawdę. A fajny? No, patrz na ciebie, widzę inteligencję wypływającą, mów. Tak. Fajny to fajny. A to znaczy jaki? No super, świetny. Widzisz, jak ładnie o tobie mówi? Ty się ciesz? Git Malena, pięknie. Ślicznie to powiedziałaś. No nie, nie, córa. Za to powinnaś mu dać. Córa ulicy. Syn ulicy to jest gicior i hicior, a nie. Oj. Oj. O,
Widzisz, w gwarze, słuchajcie, trzeba było uważać, co się mówi i na co się mówi, bo rzeczywiście można było w to opić i skrewić. No powiedzenie synu Lycy to było powiedzenie, że ktoś jest naprawdę taki hicior, że daje radę wszędzie. Natomiast powiedzenie, no córka ulicy... To tak jak córa Koryntu i te sprawy. Mów, kochana. Krew niewarniwy. Dobrze, bardzo pięknie. A ta już odpowiada. Ja tu mówię, a ta już odpowiada. Ta już pędzę, piękna. Trzymaj się, liczna. Dobrze, oczywiście trefny, to taki słaby, niedoskonały, jak najbardziej. A czy ja mam pytanie, tak. Czy trefny to też kradzione? Bo ja słyszałem takie użycie słowa. To znowu tak. Gwara warsiaska, ja wam opowiadam o ogólnych cechach gwary. Ale gwara warsiaska to tak, to gwara klawiszy, to gwara policjantów, to gwara kowali, to gwara krawców, to gwara... szewców, to gwara prostytutek, to gwara złodziei, to gwara... Dzięki. Słuchajcie, oczywiście, że ogólnie rzecz biorąc używamy trefny jako niedobry, niewłaściwy, ale wśród złodziei trefny pojawiło się bardzo wcześnie jako ten towar, ale, no właśnie, towar niedobry, bo go nie sprzedam. Ale to oznaczało to pierwotnie. A w gwarze, wśród więźniów, wśród osadzonych, wśród świadka właśnie, trefny okazał się być, no właśnie, trefnym, czyli takim, którego nie mogę sprzedać, takim, którego nie warto kraść, tak? Oznacza to samo, niedobry. Jakkolwiek byśmy to, gdziekolwiek byśmy to przypisali. Trefny but, no to taki, który się nie udał. Trefny towar, taki, którego nie sprzedam. Gita chcieliście, przepraszam was bardzo, ale tak jak mówię, damy radę. Git malina. No to cechy. Słuchajcie, no mówimy sobie, będą jeszcze, obiecuję, konkursy z nagrodami będą do końca, do samego końca. Będzie szansa. To potem, tak jak mówię tutaj, ale fajnie jest, jak mówicie, o nie, o tak, bo to wiecie, świadczy o tym, że trochę zaangażowania jest. No dobra, znacie w ogóle jakieś cechy gwary? Słyszeliście o jakichś? Po czym poznamy, że to jest warsiaskie, a nie inne mówi? To i takie, Git malina, dobra, ale to wynika głównie z tego, że jest to cecha gwary mazowieckiej. Bo tutaj oprócz tego, że przyjeżdżali ludzie, to oczywiście mieszkali autochtoni. I ludzie na Mazowszu kiedyś tak mówili. Z i zamieniali na y, a y na i. Ja na przykład miałem takiego fajnego pana od historii, który przyjechał z Warszawy, tam na północ, i on właśnie hyny, git malina. Jechał mi tym cały czas, więc łatwiej mi tym było, bo się osłuchałem w młodości. Nie? Chociaż mój pierwszy język to był w ogóle zupełnie inny, ani polski, ani gwarowy. Bo ja w pierwszy mój język to był taki, może ktoś wie, to będzie konkurs z nagrodami. Proszę bardzo, kolejny konkursik. Za co te tkłe kłezę bijesz, za jej złe ucięci, nie dała mi krepli mikę ani... Lej, 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 bum, 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 jedna kłewa, no mum, nie mam ja odsejdać, młese jajo w pielęgnać. Więc to był mój pierwszy język, bo się wychowałem na Kaszubach. Urodziłem się gdzie indziej, wychowałem gdzie indziej, śmiesznie było. No dobrze, to jedziemy. Dość o mnie, zacznijmy o gwarze. Aki. Bardzo charakterystyczną cechą, chyba taką najbardziej rozpoznawalną, są aki. Warzywniak, spożywczak, poniatoszczak, pigalak. Wy jesteście studenty, ale nie mówicie studenty, tylko w gwarze byłoby studenciak. Bardzo pięknie. Z dziećmi to tak. No dziecko, to jakby było dzieci. Dzieciątka, dziecięta, wychodzą różne inne fajne rzeczy, a dzieciaki ciężko. Uczniak, uczniaki, wiadomo. W pierwszej osobie liczby mnogiej oczywiście obcina się końcówkę y. Więc bardzo często w przekazach jest idziem, jadziem, zrobim, pójdziem, dam, tak, pocałujem, uściśniem, zrobim różne inne fajne rzeczy, resztę sobie domyślcie. Mamy mina mni, mniłości wszystko wypaczy. Bardzo często jak śpiewali właśnie takie hiciory, to tam była mniłość. No wiadomo, że było jeszcze L, takie tylne językowo-zębowe, mniłość ci wszystko. Ale właśnie mniał, mnieć, mniasto, to takie bardzo charakterystyczne gwarowe. To prości ludzie, no przyjeżdżają, chamy wszystko przez nich. Ale bardzo nam się to podoba. No i to co piękne, zdrobnienia, bułeczka. Masełeczko, ćwiarteczka, flaszeczka. A dzisiaj gdzie się spotkacie z takim czymś? Świetnie. A z całą resztą?
spożywczym. Patrzcie, jakie chłopaki flancowane tu jadą, no pięknie. Kto z was ma autko? Rączkę w górę. Nie, broń Boże, nikomu nie powiem, skarbówce nie doniosę. Dobra. Kto miał przyjemność z wymiarem niesprawiedliwości na drodze? Dobrze. I jak pan władza się do ciebie zwrócił? Jak cię zatrzymał i na przykład chciał wlepić... Łączy po stolikowym uchach. Czemu pan tyle jedzie? Przecież my tu zawsze stoimy. Dobra. A potem zaproponował co? Łapóweczkę. Łapóweczkę albo mandacik. Mandacik. Słuchajcie, część zdrobnień właśnie takich... mandacik, coś tam, wywodzi się z policji. Bo te wszystkie rzeczy to oczywiście nasze gwarowe. Natomiast mandacik, coś tam, to do dzisiaj jest, tak? I o ileż łatwiej nam przyjąć mandacik niż mandat. O ileż łatwiej nam dostać w papeczkę niż w papę. O ileż łatwiej jest nam słuchać od naszego serduszka i pończuszka niż serca i pończucha, nie? No powiedzcie tak swojej kobiecie, cześć mój pończuchu. O! Cześć serduszko. Witam serdecznie. Stawiasz flaszeczki, ponieważ się spóźniłeś. No dobrze. No to inne cechy, kochani. No wymowa tego twardego L. Mlyna, cylyna, chodź tu cylyna, zatańczymy, nie? L, palecznik. Słuchajcie, to jest taki bardzo charakterystyczne też dla gwary i często się powtarza. Co ciekawe, jest to cecha, która wszędzie występuje. To nie jest tak, że tylko na Pradze, czy tylko na Woli. To są właśnie takie cechy raczej ogólne. Zmiękczenia końcówek, rękie, nogie, troszkie, miśkie, tak? No przytulmy się troszkę, zróbmy coś tamtego. Troszkie, tylko troszkie, tak, żeby nie było, że to tak. Łączenie formy ty z formą pan, idź pan, zrób pan, idź pani, zrób pani, tak? To są też takie bardzo, bardzo charakterystyczne, głównie Różyc. Pan Różycki, miły człowiek, dał biednym ludziom kawał placu, nie czerpiąc z tego wiele korzyści, ale tam właśnie do dzisiaj można spotkać, mimo tego, że budy są już niszczone, zdejmowane, to wciąż jak się wejdzie, jest taki dzień środek, wtorek, środa, czwartek, tam ludzie stoją, podejdź pan, zobacz pan, no weź pan, kup pan. No, mnóstwo tego jest, mnóstwo, tak. Tam już wiele nie zostało niestety. Jak przyjechałem do Warszawy 20 parę lat temu, to nawet broń można było kupić, dowód sobie wyrobić, nowy ewentualnie dyplom uczelni, zanim się zaczęło studiować, a w tej chwili już nie jest to takie proste. Przeinaczenia to jest charakterystyczna cecha. Salcefix, Lablador, Latlerek, Algancki, Kalikatura, elektryczność i kurtura. No kurturnie wam mówimy, tak? No właśnie z tym Labladorem i Latlerkiem, no każda pani chciała mieć latrelka. No to najczęściej się spotykało, że szła z takim pitbullem, nie? No bo... Dzisiaj tak, dzisiaj pitbull, nie latrelek, także no... A to jest salcefix, to co jest? Kochany, ty młody jesteś, ty w życiu nie jadłeś kanapek z salcesonem w robocie, to nie wiesz. Salceson to taka galaretka pomieszana z resztkami mięsa, bywa w wersji wykwintnej, wtedy dobra jest do setki, a bywa w wersji mniej wykwintnej, wtedy tylko między kawałki chleba. Nie. Ale pójdziesz do każdego dobrego sklepu spożywczego, to zobaczysz, jak wygląda. Bardzo fajne. No i jeszcze słowotwórstwo, oczywiście z humorkiem. No to tak, sałata, klasyka. Zielone, czyli kapucha. Jasne, pieniążki. Drynda, już wiecie, że jest to. Piękne. Cierpiasz. A. Ten, co cierpi. Nie, to on nie cierpi, on raczej korzysta z naszego cierpienia. Nie. Salcefix. Bardzo dobrze pilnujesz. Słuchajcie, ktoś z was korzystał z pana złotówy? No, cierpiasz to nic innego jak taksówkarz, dlatego że warszawiacy, no właśnie, przed wojną na przykład jak chciałem taką gitmalenę zabrać na imprezkę. Chodź tu gitmalena, pobawimy się. To jest dziewczyna mieszkająca na moim kwadracie. Znaczy, nasza studnia tu jest, nie, tam mamy trzepak, my sobie tu mieszkamy. A on chciał ją wypożyczyć i pójść z nią na spacer. Chodź. Jesteście świadkami. No dobrze, jak myślicie, jak to wyglądało? On tak przychodzi i z nią, tak jak dzisiaj, Messenger, nie? Ty, słuchaj, o której jesteś wolna?
czy jak to wyglądało? To ja wam powiem, jak to wyglądało. Najpierw musiałeś przyjść do mnie i grzecznie mnie poprosić, czy możesz tę panią zaprosić na spacer, no to słucham. Czy ja mówię do pani? Zaraz. Najpierw... A dzień dobry, a serwus, a szacuneczek najpierw. No, Rąsia, słucham cię, młody człowiek. No chciałbym zaprosić tutaj panią sympatyczną na przejażdżkę, dzień dobry, w pewne miejsce. No dobrze, a sałatę masz? Oczywiście. Dobrze, a ile? Dużo. A dużo, no dobrze, 50 groszy przynajmniej. No dobrze, jak 50 groszy masz, to w porządku, tylko tak. Cała i w porządku, nie tknięta o 20 w domu, jasne? Nie inaczej. Dobrze, kochana, jak tylko coś nie tak, natychmiast wracasz, my wklepujemy, tak? No. I oni sobie pojechali. Wielkie brawa dla aktorów oczywiście. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, jak on miał 50 groszy, to on już był gość, dlatego że on mógł ją zabrać na dwie kawy, dwa ciacha i jeszcze dorożką wrócić potem do domu. Więc to były całkiem niezłe pieniążki. I właśnie tak to wyglądało. Słuchajcie, ci ludzie, bo my mamy mówić o sznycie, o całej kulturze. Ja się trochę tak śmieję, że to chamy, gity i tak dalej, ale ci ludzie przyjeżdżając tutaj starali się dorównać sferom. Oni nie mieli, ich nie stać było na pójście do teatru, bo bilet do teatru, widzę, za chwileczkę kończę. Boże, a ja nawet 1/4 nie zrobiłem. A mnie szkodzi. Słuchajcie, będziemy opowiadać, będziemy się śmiać. Nie stać ich było do teatru, bo bilet do teatru kosztował 2-3 zł. A jak on za 50 groszy mógł ją zabrać na fajną imprezę, to gdzie on wydał 3 zł na bilet do teatru? Jeden. A gdzie dwa? Jak on prosty, jego ojciec na przykład, który był, ja wiem, kim mógł być, motorniczym, bo bardzo wcześnie tramwaje się pojawiły w Warszawie, na Pradze też, to on zarabiał 30 zł miesięcznie. To gdzie on mu dał 7 zł na bilety? No klań, to w ogóle bez szans. No i tak, odprowadzę dziewczynę o 20. O 20, dlatego o 20, bo o 20 zamykano bramę. I wtedy panu cieciowi trzeba było tam zapukać, zadzwonić, jeszcze 10 groszy dać. No nie chcieliśmy go narażać na straty, to jeszcze brama jest otwarta, nie? Wprowadza dziewczynę, my pytamy, czy wszystko ok? No dobrze, ok. Nie daj Boże się spóźnił. Nie daj Boże próbował skraść całusa bez jej pozwolenia. O, to był spalony gość na danym kwadracie, na danej dzielni. Ale to jeszcze nie był problem, bo jak on zrobił numer i ona przyszła i powiedziała, że on numer zrobił, to ona ma prawo się odegrać. Czyli ma prawo powiedzieć mi, jej koledze, słuchaj Radek, no była taka sytuacja, nie, wiesz, no położył mi rękę na kolanie, próbował pocałować, trzeba coś zrobić. A mówię, dobra, oddamy, no to ja idę mu oddaję. No dobrze, dostał raz, przywrócił się, otarło mur, a przeżył. On wiedział, kto ja jestem, no bo był u mnie pytać, no to co, on ma teraz zrobić? Jeszcze raz? Pięknie. Nie honor było pójść na psy i powiedzieć, ale honor miał prawo oddać, miał prawo przyjść do mnie i się, nawet kolegów wziąć i się na mnie nasadzić. Potem ja bym wziął swoich i tak znowu, nie? Słuchajcie, to był honor. To każdy miał prawo się odegrać. Żona miała się prawo odegrać na pijanym mężu. Mąż, który otrzeźwiał rano z 4 limami, z guzem, z połamanym wałkiem obok, miał prawo żonie, jak następnym razem się spije, też swoje powiedzieć. Raczej się nie biło kobiet, to zdarzało się oczywiście, jak sobie kobieta zasłużyła, to dostawała. Natomiast kobieta miała w prawo jak najbardziej oddać. I tutaj nikt się specjalnie nie bawił. Nie wolno było bić tylko kobiet, które nie były zamężne. I to wiedział każdy chłopak. Dopóki kobieta nie wyszła za mąż, to nikt nie miał prawa jej tknąć. I rzeczywiście na Pradze, na Woli, gdzieś tam było. A potem, no jak już mężata, żonata, dzieciata, no to wiadomo, że ze ślubnym można wszystko. I tak długo, jak długo ślubny był w porządku, tak było okej. Jak nie był okej, no to dostawał. I a propos... Nie bój się. I a propos tego, tak żeby zdążyć, bo widzę, że już mnie gonią, to ja wam o słynnym panu Walerku, wątróbce zresztą, poczytam fragmencik, tak? Zachęcam do Grzesiuka, jeżeli ktoś jeszcze nie sięgnął. Słuchajcie, zajrzyjcie sobie do Bosowale w Ostrogach. Nie, może niekoniecznie zaczynać od obozu. Zacznijcie sobie od Boso, bo to pokazuje właśnie życie codzienne. To pokazuje, jak wyglądała Praga, jak wyglądała Warszawa. To, że w chwili rozpoczęcia wojny w 90% domów nie było wciąż bieżącej wody.
To, że studnie były na podwórku i że się płaciło grosik za wiaderko. To, że robiło się różne inne rzeczy. Zachęcam, bo to jest całkiem fajna rzecz. A ja wam tak szybciutko z takiej książki Praga gada wiechem raz o panu Walerku von Trubce. Miałem, ja proszę jakogo, w tych dniach bardzo nieprzyjemną przygodę. Przychodzę jednego wieczora do domu, a tu mnie takie boleści złapali, że myślałem, że już rana nie doczekam. Genia, moja małżonka, ma się rozumieć jako kochająca, zawołała doktora, który obejrzał mnie tam i nazad. To nie ma żadnego ratunku. To jest zatrucie siarczanem baru. A co? Nie mówiłam ci, że bary dogodzą, stary moci mordo? No i w łeb pana. Żono kochająca, konającego męża w ciemie lekarskim narzędziem znieważasz, żałobne zwłoki po mordzie lejesz, czy to tak ładnie? Za to będę cię po nocach cholerycznie strasił, talerzami rzucał, po szafę walizę i pod trzykrość, jak to duchy robią, w drzwi kopnę, aż filąg wleci. Straty ci narobię, do spiżarki się wtrążolę i spirytusz na wiśniach do ostatniej kropli wygondolę. Walerek, nie rób mnie tego, tylko bezżałość serdeczną w łeb cię termometrem wyrżłam, bo zawsze ci mówiłam, że w barze się na śmierć strujesz. Niech ja skolam, w żadnym barze nie byłem, tylko w porządnej restauracji. Znakiem tego, żeby mnie siarczanego kwasu zamiast wódki ktoś podał, nie ma mowy, bo stały gość jestem i wszędzie mnie lubieją. W taki sposób o tym siarczanie baru mowy być nie może. Już kończę. To ostatnia godzina się zbliża. Już nogi zsinieli. No, pan doktor bada, ogląda, nie? Nogi brudne, szare. Panie doktorze, to nie z ostatniej godziny mnie tak nogi zsinieli, tylko od skarpetek, bo po deszczu chodziłem. A byli w marnym gatunku po 65 groszy para. Nogi zostali umyci, nogi piękni, ładni. W taki sposób może to rzeczywiście nie siarczan baru, powiedział pan doktor. No i ma się rozumieć, że to nie był żaden siarczan, tylko węgorz i jasne piwo, ale tak między nami mówiąc, doktor pół na pół zgadł, bo rzeczywiście w barze go zyżarłem, pod matrosem, na kamionku, tylko nie chciałem się genii przed śmiercią przyznać, żeby lepsze pamięć po sobie pozostawić. Dalej już nie będę was męczył, jak będziecie mieli ochotę zajrzeć, polecam. Można znaleźć w wielu księgarniach bardzo sympatyczne komiksy, wiem, że ludzie dzisiaj czytają tak raczej obrazkowo. Prezentację udostępnię, żebyście mogli sobie gdzieś tam podebrać i jak będziecie mieli ochotę pośmiać się, poczytać, to nie ma problemu. Jest to do zrobienia, bo tak naprawdę zostało nam bardzo dużo tego. Bardzo dużo. Ale na koniec jeszcze jeden konkursik. Mogę jeden jeszcze? Nie będziesz mi bić? Dobra. Tak? Tak czy tak? Ręka do góry, jak ktoś wie. Ja mówię, że jak wiesz, to dawaj. Kto powiedział A? Nie bawię się z tobą, ale tam jest taka fajna laska. Cześć. Słuchajcie, bardzo serdecznie wam dziękuję, bo ja widzę, że już to mnie tutaj zaraz będą męczyć. Wychodząc, częstujcie się, smakujcie. Każdy, kto ma, może sobie też wziąć, dajcie spokój. To wszystko dla was. Gwara, słuchajcie, to taki język, który powodował, że ludzie czuli się razem, czuli się wspólnotą. W PRL-u gwara była, no skoro jeszcze macie PRL, w PRL-u gwara była takim czymś, co wiązało ludzi. Co powodowało, że łatwiej się było przeciwstawić, bo ci wszyscy, co przyjechali z Lublina z PKIN-em, to oni mówili zupełnie inaczej. To oni mówili w taki sposób, że często tych z Pragi, tych z Warszawy, tych z innych dzielnic kompletnie nie kumali. Gwara jest żywa, gwara do dzisiaj funkcjonuje. Dzieciaki rzadko się posługują gwarą, bo mają już własną, ale są ludzie starsi, są tacy, którzy tutaj mieszkają. My zbieramy takie informacje, zbieramy dane, zbieramy różne rzeczy, badamy tą gwarę. Jak będziecie mieli kiedyś ochotę wpaść na jakieś inne spotkanie, szkolenie, serdecznie zapraszamy. A ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Przepraszam, że tak mało.